Przyjaciel mój ogon ma. Przyjaciele z Kieszonkowa. To ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. I kocham go ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. Gdy ci smutno i szaro dokoła i nie wiesz, co robić masz, z Kieszonkowa przybędzie wnet przyjaciel, co szczęście ci da. Gdzieś jakiś zwierzak pragnie z całych sił spędzać z tobą każdy dzień. Wystarczy, że życzenie powiesz, a on zjawi szybko się. Przyjaciela znajdziesz na zawsze tu, on miłością cię swoją obdarzy. Niechaj smutki odejdą w cień. Uśmiechnij się, bo lekarz potrzebny od zaraz. Część pierwsza. Idziemy. Już czas trochę poćwiczyć. Hej, ty! Tak, ty! Szybko, wyjmij klucze! Na co jeszcze czekasz? Możemy uciec! Nie, boję się go! To zły człowiek! Och... Strach jest silniejszy niż pragnienie wolności. Jak dziś się miewa moja księżniczka? Och. Jesteś pewna? Lepiej, żebyś się nie myliła. Ani jest więźniem. To bardzo źle. Nie wiedziałam, że się o nią troszczysz. Nie chodzi o nią, tylko o Flo. Ta dziewczyna zrobi wszystko, żeby uwolnić Ami. Aha, rozumiem, jasne. A ja zrobię wszystko, żeby temu zapobiec. Ale i twoja siostra, i Flo są tu, w mieście, więc... Masz rację. Jest tylko jeden sposób, żeby powstrzymać Flo. Kiedy następnym razem przybędzie do Kieszonkowa, zadbam o to, by go nie opuściła. Zaraz! Bez tego was nie rozumiem. Dowiedziałem się, gdzie jest więziona księżniczka Ami. Naprawdę? Powiedz nam sposób. Gdzie? W domu porywacza zwierząt. Wyśledziłem go i znam dokładny adres. Co zrobimy, Flo? Świetnie się spisałeś. Jest już bardzo późno, więc musimy poczekać do jutra. Zamiast pójść do szkoły, wybiorę się do domu porywacza. Mm-hmm. Jeden za wszystkich? Wszyscy za jednego! Razem na pewno sobie poradzimy. Możemy iść. A co ze śniadaniem? O, zapomniałam! Powinnaś coś zjeść. Zjem po drodze. Chcę być troszkę wcześniej w szkole. Flo, dzisiaj nie masz lekcji. Co? Naprawdę zapomniałaś? Przecież dzisiaj idziesz na doroczne badania lekarskie. Ale tato, szkoła jest najważniejsza. Twoje zdrowie też. Musimy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale ja się świetnie czuję. Wobec tego nie musisz bać się badań, prawda, córeczko? Pójdę przygotować się do wyjścia. To nie potrwa długo. Przepraszam, zapomniałam o wizycie u lekarza. Nie martwcie się, po badaniach pojedziemy do domu porywacza. Masz, Magic. Nie chcę, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. Pies musi zostać na zewnątrz. Słyszysz? Zostań, niedługo wrócimy. Chętnie zaczekam. Nie przepadam za lekarzami. Mamo, nic mi nie jest, naprawdę. Nie mów głupstw. Widzę, że się źle czujesz. Wcale nie. Czuję się doskonale. Hmm,
Mamo, przecież ja tylko kichnęłam. Jesteś blada jak ściana. Doktor zaprasza do gabinetu. Chciałabym porozmawiać z nim na osobności, o objawach choroby. Tak, oczywiście. Proszę wejść. Cześć! Przepraszam, ale muszę odebrać. Zaraz wracam. Tak? Niestety jestem... Kiedy byłam malutka, poważnie chorowałam i moja mama bardzo się boi, że to się może powtórzyć. To tylko znaczy, że cię kocha i troszczy się o ciebie, prawda? Tak, ale nigdy na nic mi nie pozwala. Chciałabym, żeby wreszcie zrozumiała, że nic mi nie jest i nie musi się tak strasznie przejmować. No ale jak ją przekonać? Co ona robi tam tak długo? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Lepiej dla doktora, żeby był miły, bo inaczej... Klejnot przyjaźni! Już niedługo będziesz wolna, Ani. Jak zdrówko? Niestety są komplikacje, Spot. Jesteś chora? Nie, nie o to chodzi. Badanie wyszło dobrze. Wracamy do Kieszonkowa po zwierzaka dla pewnej dziewczynki. Księżniczka na pewno chciałaby, żebyśmy tak zrobili. Poznałem ją trochę i wiem, że to prawda. Jaki mamy plan? Uwolnimy księżniczkę, jak tylko wrócimy z Kieszonkowa. Tak. Mój pies i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Moja pani i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Jak już znajdziemy właściwego zwierzaka, udamy się do domu porywacza. To tam jest księżniczka. Musicie być bardzo ostrożni. Nie martw się, ze mną Flo nic nie grozi. Bierzmy się do roboty. Im szybciej znajdziemy przyjaciela dla tej dziewczynki, tym szybciej uwolnicie księżniczkę. Beatrix jest miła, ale trochę nieśmiała. Poznałam ją w poczekalni u lekarza. Kiedy była mała, poważnie chorowała. Co jeszcze o niej wiesz? Jej mama jest strasznie nadopiekuńcza. Nie chcę uwierzyć, że Beatrix jest zdrowa. Zaczęło się. O? Nie rozumiem, stetoskop to dziwne. Tego czegoś używają lekarze, prawda? W Kieszonkowie mamy tylko jednego lekarza. Mówisz o doktor Karocie? Karota! No to poszczęściło się nam! Jak to? Flo wie, gdzie jest Ami, więc zależy mi na tym, żeby ją tu zatrzymać i nie pozwolić jej wrócić do miasta! Ależ ty mądra, Imo! Opracowałam doskonały plan! Zdradź go nam! Chodźcie! Lubicie owoce? No to proszę, śmiało, częstujcie się! To miłe z twojej strony! Ale nie jestem głodny. Ja też nie, Imo. Dokąd się wybieracie? Macie jeść! To rozkaz! No już! Nie mam czasu wyjaśniać wam, na czym polega mój plan. Macie to zjeść! Przygotowałam specjalnie dla was. Ale te owoce są jakby zgniłe. Dobre są, nie marudź, wcinajcie! No proszę, częstuj się. Jestem po śniadaniu. Szkoda czasu! Co u was słychać? Jak mieszkańcy Kieszonkowa radzą sobie pod nieobecność księżniczki? No cóż, są zaniepokojeni, ale staramy się im przekazywać najświeższe nowiny. Rozumiem. Księżniczka jest dla nas kimś wyjątkowym. Wiecie co? Ja nie będę wchodził. Ale dlaczego? Coś się stało, Chiro? Nie mów, że strach cię obleciał na myśl o lekarzu. Nie, tylko jakoś tak nieswojo się czuję i tyle. No i dobrze, pójdę z wami. Przepuść się mnie! Moje kurczątko jest chore! Nic mi nie jest! Doktor to oceni! To tylko niegroźne przeziębienie. Unikaj przeciągów, a za kilka dni poczujesz się lepiej. To dobrze. Pies myśliwski nie może mieć zapchanego nosa. Bardzo dziękuję, doktorze! 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 Doktorze!
To doktor Karota. O co chodzi? Zachorował! Znowu dopadła go grypa. Mamusiu, nic mi nie jest. Mizernie wyglądasz, synku. No dobrze. Otwórz dzióbek. Aha. Gardełko jest czyste, nie ma grypy. I co, nie mówiłem? Ale on ledwo trzyma się na nogach, doktorze. Uprzedzam was, na zastrzyki się nie godzę. Zrobimy test. Jeśli jesteś osłabiony, nie będziesz w stanie podskoczyć. Widzi pani? Synek jest zupełnie zdrowy. Rozumiem pani troskę, ale proszę się uspokoić. Nie ma powodu do obaw. Bardzo dziękuję. Chodź. To dobry lekarz. Dzień dobry. Miło mi was poznać. Słucham, w czym mogę pomóc? Przyszliśmy w sprawie pewnej dziewczynki na ziemi. Potrzebuję przyjaciela takiego jak ty. To wspaniale. Dziękuję. Zawsze marzyłam o przyjaźni z człowiekiem. Nie martw się o gabinet. Znajdziemy kogoś odpowiedniego na twoje miejsce. Świetnie. Nie mam dziś żadnych umówionych wizyt. Możemy zaraz ruszać. Wspaniale. Nam też zależy na czasie. Och, ale mnie boli. Dłużej nie wytrzymam. Uważaj, Flo. To na pewno jakiś podstęp. Proszę pokazać języki. Nie udają, naprawdę są chorzy. Proszę się tam położyć. Nie mogę ich tak zostawić. Sympatyczni czy nie, to jednak pacjenci. Muszę się nimi zająć. To prawda, w Kieszonkowie każdy ma prawo do opieki. Założę się, że oni znowu coś kombinują. Są bardzo chorzy i potrzebują mojej pomocy. Martwię się, Flo. Im dłużej tu zostaniemy, tym gorzej dla księżniczki Ami. Nie możemy Karoty do niczego zmuszać. No a tak dobrze szło. Musimy koniecznie coś wymyślić. O, tylko co? Doskonale, wprost idealnie. Wszystko idzie po mojej myśli. Wersja polska, Studio Genetics Film Factory. Reżyseria Anna Apostolakis-Gluzińska. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Kacper Czech. Kierownictwo produkcji Róża Zielińska i Agnieszka Sokół. Wystąpili Flo Justyna Wojczuk, Ani Julia Kołakowska, Ima Barbara Kałużna, Magic Mateusz Narmuch oraz Izabela Dąbrowska, Jacek Zawada, Magdalena Krylik, Janusz Wituch, Agnieszka Kutkowska, Mieczysław Morański, Anna Gajewska, Joanna Pach, Beata Łuczak, Krzysztof Szczerbiński, Leszek Zdun, Krzysztof Cybiński, Paweł Szczesny, Klaudiusz Kaufman i inni. Kochany mój szczeniak, słodki, milutki, zawsze przy mnie i nigdy mnie nie opuści. Czy to ty, czy to ty? Głęboko w serce spójrz, a mnie znajdziesz tu. Czy to ty, czy to ty? W swe serce spójrz, spójrz, tam znajdziesz mnie.